Witam w pięknym, jesiennym, pierwszym dniu w okolicach Wrocławia na naszej kolekcji odmian. Chciałem przedstawić odmianę DKC3079 najwcześniejszego denta z naszego portfolio. Charakteryzuje się ona kilkoma bardzo dobrymi cechami, mianowicie ma bardzo dobry wigor wiosenny. Ponieważ jest siana, można siać ją od praktycznie gór, a skończyć na Bałtyku, czyli cały kraj. I dlatego na rejony północne musi być odmiana o mocnym wigorze. Ta odmiana bardzo szybko rośnie jak na denta i nie ma kłopotów. Kolba jest typu flex, czyli wielkość w zależności od warunków. Jak reaguje na gleby? Można siać praktycznie na glebach słabych, średnich i bardzo dobrych, pamiętając o tym, że na słabych trzeba tą obsadę obniżyć nawet do 75 tysięcy. Natomiast na średnich glebach, takich pomieszanych, 80 tysięcy, na bardzo zasobnych, o dużej retencji wodnej nawet do 90 tysięcy. Ta odmiana jest wysoka. Ma bardzo dosyć wysoki stay green jak na odmianę FAO 220-230. Łodygi mocne, nie łamie się. Ta odmiana ma, jak już mówiłem, kolby flexowe, dentowe. Jak widzicie, bardzo łatwo i szybko oddaje wodę. Czyli ten dry down jest bardzo dobry. Jakbym mógł pokazać to. Kolba jest praktycznie cała zaziarniona. Redukcji ziarniaków nie ma. Sprawdźmy, jak daleko jest do zbioru. Czy będzie już, możemy zobaczyć czarną plamkę. O, proszę zobaczyć, już pomału się zamyka. Odczekajmy jeszcze około 7-10 dni. Sprawdzimy wilgotność i możemy przystąpić do koszenia. Zobaczymy, jak one wyglądają. Kolby są bardzo powtarzalne. I to dobrze wróży dla plonu. Ilość rzędów, jeżeli byśmy przełamali kolbę, to jest 16 rzędów. Ziarna są bardzo głębokie, to też bardzo dobrze, bardzo głębokie zęby. Osadka jest dosyć mała, w związku z tym ten plon ziarna będzie bardzo duży. Także tak to wygląda, jakby jest powtarzalność tej kolby i to jest najważniejsze.